No cześć misiaczki, robimy czytanko tygodniowe dzisiaj yy, i słuchajcie co dzisiaj jest 20, zaczniemy jeszcze dzisiaj od bliźniąt, bo chyba jeszcze bliźnięta mają urodzinki, natomiast jutro, czyli w niedzielę będzie czytanie, wieczorkiem będzie czytanie na NUF, czyli czytanko pod tytułem Co idzie w naszą stronę. I tamto czytanko sobie zaczniemy od raka, bo zdaje się, że Nów jest w raku. Chyba tak. No, tak zrobimy. Czyli dzisiaj od bliźniąt, jutro już będziemy zaczynać od raczulisia. Takie buty, słuchajcie. Dobra. No to co? Tygodnioweczka. Jakie to będą dni? Czekajcie, czekajcie. 21 jest poniedziałek. Czyli 22 do 28. 22 do 28 czerwca. Taki czas ma objąć nasze czytanko tygodniowe. No. Zobaczymy. Co tam się wydarza. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarza. Czyli co najpierw bliźnięta. I pamiętajcie, kochani, no ja to mówię na początku, bo oczywiście potem na pewno zapomnę. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subusiach. Już yy, być może, jak Wy to oglądacie, być może już jest 52 tysiące subów, a może jeszcze nie. Przed chwilą tam mi brakło chyba 5 osób, jak patrzyłam, do 52 tysięcy, także to już się tak zbliża. Yy. No, także, 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 idzie, idzie. E, I co? I, I tyle, no nic więcej ciekawych rzeczy, nic się nie dzieje ciekawego, no. Żadnych ciekawości. Dobrze. Bliźnięto. Bliźnięta, kochani. Lecimy z wami najpierw. Patrzymy, co tam u was pomiędzy 22 a 28 czerwca. 22 do 28 czerwca, bliźnięta, jejko, Miśki, co będziecie robić? Odwróciły mi się natomiast... Oferta, no wątpliwa oferta, żebyście, nie, włożyłam z powrotem, ale powiem Wam, co mi się odwróciło. Łącznie z tą pałką. E, romans tak, ale czy z będzie wielkie uczucie? To tu musicie uważać, żeby ktoś Wami nie manipulował. To tylko tyle. No chyba, że Wy nie będziecie chcieli dać komuś serca z jakiegoś powodu. No, misiaczki. No, są dostane. No, zobaczymy, 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 co tu dalej się będzie wydarzać. No dobra, no okej, okay, dobra. Będą ze dwa przekaziki. Tutaj jest dziewiątka monet. Będą ze dwa przekaziki. Jeden będzie o pracy, drugi będzie taki ogólny bardziej, a drugi będzie taki... No, związkowy, związkowe. Nic, dobra. Rada dla bliźniąt na ten tydzień, 22 do 28. Rada dla bliźniąt to. No. oj nie wiem i wychodzi coś na jaw albo osoba spod znaku ryb mamy tu też nie dobra, każdy znak może być to już nie będę mówić, ale przede wszystkim mamy energię znaku rybeczki ale nie musi być oczywiście bo przecież możecie mieć każdą inną jakąś tam osobę dobra, miśki Sytuacja w tym tygodniu spowodowana jest wyjściem czegoś na jaw lub uzmysłowieniem sobie czegoś, ewentualnie wyrażeniem jakichś uczuć czy czegoś takiego. Tak jakby coś wyszło na jaw albo ktoś sobie coś uzmysłowił. Nawet druga karta, ten sąd ostateczny też nam mówi, że kogoś olśniło. Czasami... Ta karta mówi nam o tym, że ktoś wraca po jakąś kolejną szansę. Jeżeli by ktoś wracał po kolejną szansę, to musicie być uważni, zwłaszcza patrzcie na to, kto by to wracał, dlatego że ta osoba wraca rzeczywiście z jakąś pasją i przychodzi po romans. Pamiętajcie, co mi się tam wcześniej odwróciło. Było pokazane, że oferta jest, ale czy to będzie miłość, czy tam, czy nie, czy tam nie ma manipulacji emocjonalnej, należałoby się zastanowić, zwłaszcza, że Odwrócona dziewiątka monet mogłaby nam sugerować, że ktoś, albo wy, albo oni, jest troszkę tutaj zależny. Jedno od drugiego w jakiś sposób zależne. Zależność może być emocjonalna, finansowa ehm, tyle. Zależność może być emocjonalna albo finansowa. Misiaczki? Teoretycznie, rada jest taka, żeby wracacza nie brać. Jeżeli wraca ktoś marnotrawny, kto tylko próbuje romansować, nie zaczynać tego nowego początku z tą osobą, nie dawać im tego kielicha, lub nie przyjmować, bo jest wątpliwy. Pasja seksy. Tak, no więc jeżeli chcecie, teoretycznie można, no bo kto wam zabroni, ale czy to będzie poważne, tu bym się obawiała, że może nie być. Druga sprawa, czasami ta karta nam mówi o tym, że ktoś zachowuje się jak wolny, w sensie singiel, a nie jest. Uważać na ludzi, którzy udają singli. E, albo obiecują coś tam, coś tam, a tak naprawdę wcale nie mają poważnych zamiarów, bo to nie jest osoba, która ma poważne zamiary. Na razie, przynajmniej w tym tygodniu, ja nie mówię, że nigdy, ale zwłaszcza jeżeli to jest wracacz i ktoś o kim wy wiecie, że przychodzi po drugą szansę, a już tam kiedyś był taki dziwny, no to tu bym się poważnie zastanawiała. Dobra, może być tak, że ktoś komuś wy. Ym, no. Ojejku, wyzna jakieś uczucie, no i rada jest taka, żeby uważać. A jeżeli chodziłoby o pracę, miszki, wiecie co, niektórzy z Was mają w tym tygodniu takie jakieś, tak jakbyście sobie coś uświadomili, że macie jakąś pasję albo jakiś talent i że chcecie iść w jakąś stronę, że Was tak gna do czegoś nowego. Będziecie musieli dobrze to przemyśleć. To tak trochę nachodzi na jutrzejszego misia porannego, bo zdaje się, że taki będzie jutro misz. No, żeby to nie było, że pod wpływem jutrzejszego misia będziecie chcieli z dnia na dzień zrobić zmianę. No dobra, pogadamy o tym jutro na misji. Natomiast, kochani, jeżeli ktoś chciałby zrobić zmianę w kierunku pójścia, na, to znaczy no, pójść za swoją pasją, czy za czymś takim em, bardzo, no mówię, talent, pasja, takie coś, co was pociąga. To sam pomysł jest dobry, bo to są karty pokazane prosto. Sam pomysł jest dobry, ale jeżeli w tym tygodniu nie możecie sobie na to finansowo pozwolić, bo moglibyście stracić jakąś, e, jakąś e, no jak się nazywa, jakąś stabilizację czy coś takiego, to trzeba będzie to przemyśleć i dobrze rozegrać. Chyba ten tydzień, ten tydzień dla bliźniąt, no bo mówimy do bliźniąt, to nie będzie jeszcze tydzień na rozpoczynanie, Nowego początku, narobienie nowego początku. Wy możecie sobie zaplanować, wy możecie was może olśnić, wow, ja to chcę robić w życiu, ale jeżeli chodzi o to, żeby to już w tym tygodniu rozpocząć, to chyba jeszcze nie jest ten tydzień, kochani. Mhm. Co nie znaczy, że nie będzie następny. Być może trzeba po prostu troszkę bardziej różne rzeczy przemyśleć. Pasja, seksy i jakieś takie fajne, ogniste energie to wam może poprawić humor, bo możecie być tacy, um, mieć tak dużo energii w ogóle, czy to, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o, um, no właśnie, o pracę, czy coś takiego. Ale jeżeli chodzi o takie zaczynanie czegokolwiek w tym tygodniu, tak, tak na poważnie, tu. Jeszcze bym poczekała. O, to tak, taka, taka rada. Taka rada. No dobra, misiaczki. Lecimy z rakiem. się Jutro, misiaczki, od Was zaczynamy, bo nów będzie w raku, więc jutro zaczniemy od się Co u raka? 22 do 28, co wypadło? Wyjście ze stagnacji finansowej albo pozostanie w stagnacji finansowej. Nie wiem, bo wypadły tak, że nie wiem, czy są prosto, czy odwrócone. Ale problemy jakieś ze stagnacją finansową. Zobaczymy, co Wam wyjdzie w, w, tym, w tym czytaniu teraz. Em... Rak. No, miśki bujacie w obłokach i robicie jaja. No, raczulisiu. O zmiana losu na lepsze to może wyjście ze stagnacji finansowej jednak bardziej niż nie. Wyjście z bujania w obłokach. No, jakiś kontakt. Niektórzy będą się na dziecku skupiać. Dzieci będą wam jakieś miłe niespodzianki robić. Coś fajnego z dziećmi. Ci, co mają dzieci, oczywiście. Rada dla raka. No, kochani, trzeba będzie jakąś decyzję podjąć chyba w tym tygodniu, a wy nie możecie jej podjąć. Proszę. Przyczyna sytuacji w tym tygodniu, brak konkretnej, ostatecznej decyzji. Dwójka mieczy. Rada zaś podejmie decyzję. Decyzja może być o rozstaniu, o rozwodzie, o czymkolwiek. To może jakakolwiek decyzja, ale podejmie w końcu decyzję. Jeżeli macie jakieś załatwienia urzędowe, to jest pokazane, żebyście w tym tygodniu próbowali do... Um... Ojejku, jakie słowo szukam? Nie dociekać prawdy, tylko... O Boże. Nie doglądać. Dobra, nie przypomnę sobie, powiem to inaczej. Um dopilnować do sprawiedliwości, żeby, żebyście tak zawalczyli o jakąś sprawiedliwość dla siebie, czy to w sądzie czy to w urzędzie w tym tygodniu moglibyście chcieć coś takiego robić. To by była rada taka, żeby tak robić, rzeczywiście Docieka nie dociekać Jezu żeby dobra jasne, nie przyłam tego słowa, ale mnie to tak no, frustruje. Ale żebyście szli po jakąś sprawiedliwość lub próbowali coś załatwiać w jakimś urzędzie lub sądzie, jeżeli macie takie rzeczy, bo jeżeli nie macie, no to nie o to chodzi, żeby wszystkie raki tłumem szły do sądu, załatwiać niewiadomo co. No to no chyba, że macie jakieś załatwionko. Albo yy, urząd, urząd też może być, ale to wtedy jest tak, rób to w tym tygodniu, jeżeli macie taki pomysł. Dobra, kochani, ktoś tu buja w obłokach. Jeżeli jesteście kobietą, to może wam ktoś zawrócił w głowie i. Czujecie się jakieś takie pożądane, piękne, cudowne, wspaniałe i marzycie o jakimś człowieku. Jeżeli jesteście mężczyzną, to jakaś kobieta was bardzo kusi. Niestety ta karta mówi o iluzji, to znaczy nie mówi nam o tym, że bardzo coś poważne by się z tym wiązało. Mówi nam natomi natomiast o romansach, być może ukrywanych, bo to jest iluzja i ukrywanie, tajemnica, więc być może o ukrywanych romansach i też o jakimś takim. Kuszeniu, ktoś kogoś kusi, ale to kuszenie nie polega na prawdzie. To znaczy, już mówię, to znaczy, to chodzi tylko o seks. Komuś. No albo Wam, albo im. No nie wiem komu. No jejku. W zależności od tego, po której stronie Wy jesteście, czy Wy jesteście kusiciel, czy kuszony, Śiaczki. Eee, no ale koło fortuny bardzo fajnie nam mówi, że się Wam coś odmieni. Wiecie co? Tak jakby łód szczęścia w tym tygodniu przyszedł. Nie będę Was namawiać na jakieś tam nie gry planszowe, tylko totalizatory, czy tam jakieś inne dziwne rzeczy, bo to nie o to chodzi. Poza tym ja nie wierzę, że, to, że tu trzeba mieć szczęście. Tu, nie wiem, co tu trzeba mieć. Wydaje mi się, że dobra, nie będę mówić, bo mi zamknął kanał, ale ja, ja powiem Wam, że tak, nie, nie bardzo, nie bardzo się przychylam do tych niektórych Gier, natomiast jeżeli macie łódź to tak jakby jakaś dobra, fajna energia do Was przyszła, żeby pewne rzeczy rozwiązać lub zacząć. Teoretycznie. Jest gdzieś jakiś raczulisz, który był zwodzony przez romansistę lub, rom lub jakąś babeczkę, któremu się teraz coś odmienia i idzie w nową stronę, podejmuje być może tą decyzję i szuka nowej znajomości. Więc dla niektórych raczuliszów przychodzą nowości. Nowości w sensie nowa osoba, ale bardzo możliwe, że niektórzy z Was, zwłaszcza ci, którzy mieli dylemat pomiędzy dwiema osobami, albo w ogóle jakiś dylemat, czy kogoś brać, czy kogoś nie brać, że usłyszycie w tym tygodniu od tej osoby, która jest tutaj e, jakoś kusząca. Oni do Was napiszą, Wy do nich napiszecie: Moglibyście zacząć kontakt. Ja tylko przestrzegam przed tym, żeby. Raczej iść w stronę, tak jak Rada mówi, rozwiązywania sytuacji, czy to karmicznych, czy to jakichś innych, związkowych i tak dalej, raczej iść w stronę rozwiązywania i takiego, um, takiego rozsądku, niż pozostawania w energii dwójki mieczy, która to nam mówi, że jest pad i nikt nic nie robi w żadnym kierunku i w ogóle nie wiadomo, co zrobić. No to przed tym przestrzegam. Niektórzy się będą bawić z dziećmi, niektórzy mogą mieć przypływ gotówki. Niektórzy mogą kogoś poznać lub spotkać przez przypadek, to może być ktoś, kogo już znacie i zacząć flirtować tu z kimś. Możliwe są przypadkowe spotkania, nawet mogą być też przyjaźnie, ale coś miłego, coś takiego, co was tak podekscytuje. Takie coś by mogło być. Również, jedyne co Wam powiem, wyjść z energii niewiedzenia, podejmować decyzje, załatwiać sprawy jakieś w urzędach, w sądach. Yy, iść po swoją sprawiedliwość, jeżeli wy byliście dziabdziaczem, przeprosić kogoś, bo to jest też karta szukania sprawiedliwości w takim, w takim znaczeniu, że idziemy i przepraszamy kogoś za swoje zachowanie. No nie możecie wy się ubiegać o, o sprawiedliwość taką, że weźmie przeproś, no bo jak osoba będzie chciała przeprosić, to przeprosi, jeżeli macie w ogóle taką sytuację. Jedyne, na co bym uważał, ogólnie macie dobrą energię, bardzo taką fajną, nową, ekscytującą, świeżą, być może odnowienie jakiejś znajomości. Może tak być, ale nie musi, mogą być nowości. Ale ogólnie jakaś iluzja cały czas jest i coś was cały czas kusi. Niektórych kuszą narkotyki albo alkohol. Albo macie taką osobę w swoim otoczeniu, cały czas coś kogoś kusi, to nie jest dobra energia dla was. Co wam mam powiedzieć? No, nie będę wam ciskać, że jest dobra, jak nie jest dobra. No, po prostu. Powinniście raczej zdecydować, yy, no, co z tym dalej robić. A niektórzy z was są niezdecydowani, po prostu. No dobrze. Lew. Co tam, ulwiczków, misiaczków? Co tam, ulwiczka? Co się odwróciło? Lowelas, lwy! Czy Wy jesteście Lowelasem, czy Wy macie? Czy jesteście w posiadaniu Lowelasa? Przyznajcie się. 22 drugi do 28. No, nie wiem. Szóstka, kieliszków. Oj, coś wychodzi na jaw. I coś będziecie puszczać, odpuszczać lub wyznawać. Jakieś wyznanie może być. Ktoś coś komuś powie, wyzna. Macie iść po trójkę kielichów. I powodem jakiegoś problemu był, była blokada i brak komunikacji. Pod spodem jest brak komunikacji. Ktoś kogoś zablokował. Hmm. Wiecie co? Energia jest tak ogólna, że ona może dotyczyć czegokolwiek. To, mogą chodzić, to może chodzić o związki, to może chodzić o przyjaźnie, o rodzinę, o pracę, o cokolwiek. No to nie zgadnę, o co u Was chodzi. Natomiast macie pokazane, że w tym tygodniu wyjdzie na jaw jakieś kłamstwo lub oszustwo albo się ktoś do czegoś komuś przyzna. Nie będę zgadywać kto komu, ale ktoś komuś. Ktoś komuś się do czegoś przyzna, albo coś ktoś wykryje sam, bądź uzmysłowi sobie, czyli sam siebie przestanie oszukiwać. No misiaczki, i teraz tak. Niektórzy mają sytuację taką, że jest jakaś bratnia dusza utracona, która do was nie wraca, i uzmysłowicie sobie, że to nie ma sensu i wypuścicie to w tym tygodniu, a rada wasza idź. I spotykaj się z ludźmi, e, idź na imprezę. Co jeszcze? Idź na imprezę, co jeszcze to może oznaczać? Spotykaj się z ludźmi, wyjdź do ludzi, e, poznawaj nowych ludzi. To jest rada, która by tutaj. Um, miała sens, jeżeli kogoś zostawiacie, wypuszczacie już całkowicie, to idziecie się spotykać z nowymi ludźmi po to, żeby kogoś poznać, żeby jakoś się tam, nie wiem, pocieszyć, znaczy pocieszyć, nie pocieszyć. Ja nie mówię, że się macie jednym chłopem pocieszać po innym chłopie albo, albo po kobiecie. Chodzi mi o to, żeby Trochę takiej radości sobie do życia przynieść, takie coś. Nawet jakbyście nie poznawali żadnych nowych osób, ale zaczniecie się spotykać z przyjaciółmi, gdzieś pójdziecie na imprezkę, coś takiego, no to wtedy też jakaś radość do życia wchodzi i wtedy człowiek się na przykład nie przejmuje tak bardzo tym, że coś tam gdzieś wcześniej utracił. Dobra. Druga sprawa dla tych, którzy mają dzieci. Miśki, wyjdzie na jaw sprawa z dzieckiem lub z dziećmi. Odnośnie być może jakichś pieniędzy, ktoś coś mógł roztrwonić, jakieś pieniądze, wydać na coś. Hmm. No nie wiem, co jeszcze wam powiedzieć o tym, bo to ja to tak powiedziałam, a nawet nie, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, co dzieci zabrały, roztrwoniły pieniądze, się nie przyznały. Nie wiem, ale to ciekawe jest, dlatego że wy to macie odpuścić i macie. Yy, Jakoś podejść do tego na luzie. Tak, jakby zrozumieć, że jak się jest młodym, to pewne rzeczy się, jakieś błędy popełnia. No, wiem, jak to brzmi, bo jeżeli ktoś wydał jakieś ogromne pieniądze na jakieś pierdoły, no tylko że z drugiej strony, jeżeli dziecko wydaje pieniądze na coś, yy, ja mówię do tych, co mają dzieci. To potem nie będzie tych pieniędzy miało, no po prostu. No to, to jakąś konsekwen jakieś konsekwencje poniesie swojego zachowania. Także teoretycznie nie musielibyście nawet tutaj jakiejś, Bóg wie, jakiej kary zapodawać dziecku. Natomiast yy, może, może coś takiego wyjść na jaw, możecie być niezadowoleni na początku. Jest jeszcze gdzieś jakiś lew, który zda sobie sprawę z tego, że życie z jakąś osobą, a może nie życie, ale jakaś relacja z jakąś osobą. Nie ma sensu, bo tak naprawdę nigdy nie przyniosła szczęścia. Zda sobie ktoś z tego sprawę i odejdzie. I tu nie chodziłoby o kogoś, że ktoś nie wraca do was, bo do niektórych ktoś po prostu nie wróci, ale chodziłoby o to, że jesteście z kimś w jakiejś relacji i patrzycie na wstecz, na przeszłość i mówicie: Kurczę, jakoś niespecjalnie to widzę, jakoś nigdy tego szczęścia nie było, to przecież to się już raczej nie zmieni. I wtedy uświadamiacie sobie to i postanawiacie się wycofać. Być może z tej relacji ktoś tak będzie myślał. Jeżeli ja nie mówiłam o Was w tych wszystkich przykładach, to może to dotyczyć osoby, z którą Wy macie do czynienia. Jakiejś osoby, która w taki sposób tutaj myśli, być może o Was. Więc jak musicie, to sobie to odwróćcie. Jakby nie było czegoś się dowiecie, lub ktoś się czegoś dowie, coś wyjdzie na jaw, być może. Jakieś. Oszu... No, oszustwo. Może być kłamstwo, oszustwo, niestety. Ale wyjdzie na jaw, i wy nie macie wcale tutaj jakoś specjalnie tego przeżywać, macie to odpuścić i. Z... Wiecie co, głupio to zabrzmi, Ale po pierwsze, chodzić, spotykać się z ludźmi. Po drugie, wyjść do świata, a po drugie, a po trzecie. Jakąś radość przeżywać w życiu. To znaczy, zamiast się skupiać na tym, że coś tam nie tak było, to macie się skupić na tym, co jest dobre w waszym życiu, na jakiejś radości. No to? Nie wiem, co to dziecko mogło zrobić z tymi pieniędzmi, ale a może się okaże, że dziecko chce wydać na coś, to wtedy wasza rada dziecko się ucieszy, wy może nie. Byłaby taka, żeby się dorzucić do czegoś. I jeżeli dziecko jeszcze nie wydało, a zbiera i chce na coś wydać, i wyjdzie na jaw, że dziecko sobie na coś zbiera, wasza jest taka rada, żeby dołączyć do tej inwestycji dziecka. No? No nie, ja nie wiem o co to chodzi. Nie, nie mam pojęcia. Nie będę zgadywać, bo być może to było do nikogo. No ale. Chodziłoby o to, że powinniście komuś sprawić radość. Nie tyle karać, nie tyle e, zabraniać, co sprawić komuś radość. I może tak być, że zabroniliście dziecku cze czegoś, a to dziecko i tak i tak to zrobi. To macie sobie przypomnieć, jak wy byliście dzieckiem, i nie, nie odbierać radości jakiemuś dziecku. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. No ja nie mówię o takich skrajnych sytuacjach, kiedy no, rzeczywiście trzeba zadziałać w inny sposób. Ale to już mówię, w granicach rozsądku. No dobra, misiaczki. Takie trochę to czytanie dla lwa dla mnie było dziwne. Tak, no nie za bardzo wiem o co chodzi, ale okej, okay, dobra, dobra, miszki. Co jeszcze mam powiedzieć? A, ja mówiłam o pieniądzach, ale może być lwy też tak, że dziecko się przyzna do czegoś, że ma jakieś problemy z jakimiś innymi dziećmi. I wy macie ich wspierać i, i po 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 pomóc im się pogodzić z jakimiś innymi dziećmi. Dobra. Panieneczko, panieneczko. 20. No, panieneczka coś się przed czymś broni i na coś nie pozwala. Ehm, odpiera ataki. 22 do 28 dla panny. No, jeżeli znacie jakiegoś lwa, to on albo się wycofuje z waszego życia, albo jest bardzo dziwny. Jeżeli nie znacie, to mamy osłabionko. Uważać na to, żeby się nie rozchorować. W sensie takim, że czasami u panny takie rzeczy wychodziły, bo panna przepracowana lubi być. Pracować bardzo dużo godzin, i potem oczywiście organizm jest przemęczony i łatwiej złapać. Jakieś coś. No to uważać na siebie. no Nie poddawać się takim. O Jezu, dziwny dziabdziacz. Niektóre panny mają lovelasa. Miśki. Co za lovelas? Może panna jest lovelasem? Nie wraca lovelas? Albo wy go nie przyjmiecie. No i dobrze. Lovelas może myśleć, że jest bratnia dusza, albo wy myślicie, że to jest bratnia dusza. Rada nie jechać w podróż z Lasem. Przyczyną Waszych problemów jest siódemka. Kieliszków, coś o czym się dowiedzieliście, wykryliście to, że ktoś sobie fiurga albo że ma za dużo opcji. Nie tylko was, ale jeszcze inne opcje. Mogliście się o tym dowiedzieć w pewnym momencie. Druga możliwość jest taka, że wy fiurgaliście, byliście za bardzo rozmarzeni albo. I tu nie musi chodzić o związki. Mieliście różne opcje, i nie umieliście żadnej z tych opcji wybrać. Tak jakbyście byli tacy wybredni. A co ja powinnam, czy powinienem robić? A może to, a może tamto, a gdzie szukać pracy, a gdzie się przenieść, a gdzie coś tam, a gdzie wynająć mieszkanie, albo kupić mieszkanie? Różne mogą być pytania. Natomiast, no, takie, no, może tu, może tu, a tam będzie lepiej, a może jeszcze poczekam, a może jeszcze coś no to do niczego nie prowadzi. Fakt faktem. No nikt Was nie zmusza, żebyście podejmowali decyzję już teraz, jeżeli nie wiecie, co macie zrobić, ale takie fiurganie w obłokach, no, też nic nam tu nie przyniosło. Możliwe, że to nie jest Wasze fiurganie, tylko macie w swoim otoczeniu fiurgacza, lowelasa, zdradziciela. I tu gorzej. Miszki, dobra. Niektórzy mają lwa. I to taki lew jest mocny, że w dwóch kartach wyszedł. Bratnia dusza. Nie wiem, po co to przyłazi. W ogóle nie wiem, czy, czy przyłazi. Bo jeżeli przylezie, to nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo... To nie wiadomo co, nie wiadomo po co. Nie wiem, po co przyłazi, jeżeli przylezie. Może nie przylezie. Bo te same karty mogą mówić, nie, nie, nie przylezie. Czekacie, czekacie, nie przyjdzie. Ale jeżeli... Yy, I to nie musi chodzić tylko o lwa. To może chodzić o jakiegoś mężczyznę. Dobra, mężczyznę. O jakąś osobę, która... Już pokazała, że was tak naprawdę wcale nie chce, że nie daje stabilizacji, ale ciągle jakieś robi wielkie powroty lasowe. O, czyli taki typowy wracacz. Albo przylezie nie wiadomo po co. Kurde, chcę, chcę powiedzieć nie wiadomo, nie wiadomo co, bo to tak fajnie brzmi, ale to się tu nie nadaje do tego, do tego zdania. Przylezie nie wiadomo co, nie wiadomo po co. No i tu już komentarzyki. Ewa, skończ już pitolić, no misiaczki, właśnie chyba jeszcze po pitole specjalnie, na wypadek, gdyby ktoś mi kazał, żebym skończy, skończyła, to może jeszcze pogadam, no ja to tak lubię, taka być niezłośliwa, Miszki, no a to tak, ta, tak to jest, jak się powie komuś, kto ma byka w ascendencie, e, albo pannę, gdzieś tam, zresztą dwa też mam, ale dobra, nieważne, miśki, patrzcie to, ta karta mówi nam o tym, że jeżeli ktoś wraca, w sensie pojawia się, to on nie będzie stabilny. Ten powrót jest fikcyjny. To jest taki powrót-niepowrót. Powrót. Przylezie i wam powie: Jedź ze mną tu, gdzieś tam. Gdzie moglibyście pojechać? Na rzekę albo na plażę. Nie wiem, gdzie tam, co wy tam macie, ale przyjeżdża i proponuje wyjazd, a wy macie radę. Nie, 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 nie jedziemy już z tym gościem, już nigdzie nie, to, to już nie ma sensu. Nie musi proponować wyjazdu, może proponować, że przyjedzie do was, Rada jest taka, żeby go nie przyjmować w najbliższym czasie, bo chyba nie ma sensu. Przynajmniej nie w najbliższym, nie w tym tygodniu. Inna rada, nie jechać do tego człowieka. Dlaczego? Musicie uważać, bo mo mogłaby ta osoba Was ym, niemiło potraktować. Mogłaby być niemiła. Pojechalibyście kogoś odwiedzić, a ta osoba mogłaby się okazać, że być jakaś niemiła. Więc uważajcie tutaj. Ym, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha! Te same karty mogą powiedzieć o tym, że ktoś wraca bez prawdziwego powrotu, to znaczy wraca, ale tak naprawdę nie wraca, czyli manipuluje nadal. A te same karty mogą mówić, że wy czekacie, czekacie, czekacie. No i nie przyłazi. Może nie przyjść. Jakby nie było, przekaz jest ten sam. Nie przyjmować. No znaczy, nie, nie, nie ma sensu. tak jest przekaz, że to, to akurat nie ma sensu. Misiaczki, albo macie gdzieś nie jechać. Albo macie w tym tygodniu w jakąś Bóg wie jaką podróż. A może macie nie planować jakiejś podróży. Kurde, teraz mi się skojarzyło, bo ja chcę wynająć auto, jak przyjadę do lipca, i miałam w przyszłym tygodniu chyba to organizować. A to by była też taka taki przekaz, że może żeby na razie nie organizować nic w związku z samochodem. Uważać też na auto, jak gdzieś jedziecie, uważać na to, żeby był olej, żeby była benzyna. Nie wiem co tam, żeby było lampki, nie lampki i tam jakieś różne dziwne rzeczy nie zapuszczać się w jakieś dziwne, dziwne miejsca, co moglibyście się zgubić. Ale jest to też karta. I Także jeżeli chodzi o auto wszystko, co tylko sobie możecie wyobrazić, to wy musicie uważać. Niektórzy muszą uważać na drodze. A jeżeli chodzi ogólnie o życie, czy to, czy by to chodziło o człowieka, czyby to chodziło o jakieś wybrzydzanie, że nie wiecie co w życiu robić i też nic nie robicie w związku z tym, bo tu jest pokazane, że jest taki, takie oklapnięcie i taki brak akcji, to wy macie zmienić kierunek. Coś jest tu nie tak. Jest nieodpowiedni kierunek wybrany, albo jest po prostu zastój. Czyli zamiast gdzie, gdzieś podążać i jakiś krok zrobić, to tutaj jest pokazany zastój, ale wy macie uważać, bo możecie iść w niewłaściwym kierunku. Czy to w miłości, czy to w pracy, czy to gdzieś tam w życiu. Musielibyście się zastanowić poważnie, zanim w coś wejdziecie w tym tygodniu, czy to na pewno jest dobry kierunek, misiaczki? Bo tyle było tego wybrzydzania, może to, może to, może to, może to, a potem nagle włazicie i nie w tą stronę to to jest ostrzeżenie. Zastanowić się, czy to jest dobry kierunek. No misiaczki. Może ktoś studia jakieś wybiera i nie ten kierunek wybiera. Musielibyście zobaczyć, co Was pasjonuje. Moglibyście wybrać coś, co nie jest Waszą pasją i co nie jest słaby, to kierunek by był dla Was. Albo jakaś droga życiowa, nie? No dobrze. Waga. 22 do 28 czerwca. Waga. No, waga też buja w obłokach. Ale nie ma jakiegoś pojednania. Oj, Miszki, wy możecie mieć emocjonalne jakieś huśtawki w tym tygodniu. Też lovelas. Wszyscy mają lovelasa. Co to kurde jest? Ale brak działania. Możecie mieć tak jak panna. Brak działania wynikający z tego samego. To samo, co panna. Dokładnie ten sam przekaz. Jeżeli chodzi o wybrzydzanie, bujanie w obłokach, może to, może to, może to, nie wiem na czym się skupić, i koniec końców brak działania i rozbicie emocjonalne. Jaka jest rada w takim razie dla wagi, bo panna ma zmienić kierunek, a co ma zrobić waga? Dokonać wyboru, nieźle. Albo będziecie robić dwie rzeczy naraz, to dwie to jeszcze możecie robić. Podda poddał się ktoś. Jest pokazane, że ktoś się poddał i z czegoś albo zrezygnował, albo jeszcze nie zrezygnował, ale jest blisko takiego upadku, takiego, że o ja już nie mogę, o to już nie, nie chce mi się walczyć, to nie ma sensu, tu jest za dużo przeszkód, a to to nie, a to za ciężko. Co by to nie było? Związki, praca, studia, nie wiem, co by to nie było. Tak, jakby ktoś już, tak był tuż, tuż od takiego upadku i takiego, takiego rozłożenia rąk. Dobra, to tu mi nie wyszło. To już nie robię w takim razie. I teraz tak: albo wy wagi, albo nie daj Boże. Osoba w waszym otoczeniu ma dużo opcji i może być lowelasem, albo lowelaską. Przyjrzeć się osobie w otoczeniu. nie jak macie jakiegoś stałego człowieka, to się przyjrzeć. Zobaczyć o co to może chodzić. Niektórzy z Was czekają na powrót jakiejś osoby. Ta osoba w tym tygodniu nie wraca, bo cały czas ma inne opcje. Albo wy ich nie przyjmiecie w tym tygodniu, gdyby oni chcieli wrócić, bo wy macie inne opcje. Ktoś tu kogoś nie przyjmuje. Nie ma powrotu, nie ma pojednania. Jeżeli ktoś próbowałby się z kimś w tym tygodniu pogodzić, nie wychodzi to. Dlaczego? Bo jest strasznie duża taka jakaś burza emocji, tak dużo jakiś no negatywne, wiadomo, roz, roz takie roz. Em, ojejku, rozchwianie emocjonalne, taki brak balansu, brak równowagi, coś co waga chciałaby mieć. Waga powinna też tak, jakby była wagą typową, powinna dążyć do tego, żeby te emocje były takie zbilansowane z bilansów, zbalansowana równowaga. O, i to, tego słowa się trzymajmy, żeby ta równowaga emocjonalna była i macie to też w radzie zaprowadzić równowagę. To tu, to tu. I ma być równowaga pomiędzy, życiem, pomiędzy pracą, pomiędzy miłością, pomiędzy jedną pracą, pomiędzy drugą pracą. A jeżeli ktoś ma dwa związki, dwie osoby, to się zdecydować i wybrać coś, no bo wtedy, no to, no to jak będziecie to ciągnąć? No bez sensu. Ale bardzo możliwe, że macie za dużo rzeczy na głowie i nie wiecie, w co ręce włożyć w tym tygodniu. I kochani, niestety, jak jest za dużo rzeczy, ja się czuję jakbym do panny mówiła, a mówię do wagi, ale to jest taki przekaz. No to co wam zrobię? Jak jest za dużo rzeczy na głowie i jeszcze jest przez to taki brak takiej równowagi emocjonalnej, to i działanie jest beznadziejne, bo nie jest ukierunkowane, takie nie jest, nie, nie wkładacie yy, swojej energii w 100% w coś co robicie, bo jeszcze macie tam jeszcze parę innych rzeczy, więc macie zaprowadzić równowagę w tym tygodniu. Czy to w mił pomiędzy miłością i pracą, czy to pomiędzy jakimiś różnymi zadaniami, żeby nic nie ucierpiało, tak jakbyście musieli zobaczyć, jakie są priorytety w moim życiu, co jest tak naprawdę najważniejsze, e, i doprowadzić do tego, żeby równowaga, żeby ten brak równowagi emocjonalnej, żeby jednak to, e, no, żeby tego nie było, żeby była równowaga. Niektórzy będą coś wybierać kogoś lub coś wybierać. Uważajcie na lasów, uważajcie na zdradzicieli i uważajcie na wracaczy, ale to zawsze trzeba uważać. Wiadomo. No misiaczki. Jakiś taki dziwny tydzień, nie? Tydzień wracaczy? A co to? A, Merkury fiurga odwrotnie. A, no to już wszystko jasne. Niby Wenus przestaje fiurgać, ale jeszcze ma tą strefę cienia przez chyba bodajże ze dwa tygodnie. Gdzieś nie wiem, czy do połowy lipca, czy tam do kiedy. Ale merkury chyba jakoś zaczął teraz na dniach fiurgać. Od roku. kiedy to zaczął? 18-19 nie pamiętam, ale jakoś teraz na dniach merkury się cofną. Uuu. No, to też mogą być wracacze. To, to pewnie dlatego. Ale zauważcie, że niektóre znaki miały pokazane, że będzie się z nimi ktoś komunikował, a z nimi ktoś komunikował, a niektóre miały pokazane brak komunikacji albo urwanie, albo coś takiego. Więc może. Albo brak powrotu. Więc to też jest ten merkury. No, no nic, no nic. Lecimy dalej. Skorpion. Skorpion 22 do 28 czerwca. No Skorpion zobaczy światełko w tunelu w tym tygodniu. No i bardzo pięknie. O co to chodzi? A, że nie możecie odejść od kogoś? No, jest jakiś też człowiek. No nic, zaraz zobaczymy o co to Rada dla Skorpiona. No, Miszki, wychodzi na to, że to marzenie w tym tygodniu może się nie spełnić. Był trójkąt prawdopodobnie. Nie daj Boże, ktoś się tu kimś bawił, bo tu jest zabawa pokazana. Mogły być nieporozumienia w przyjaźniach. To do tych, co mogli mieć takie, takie rzeczy: z jakąś koleżanką się ktoś pokłócił, z kolegą, z koleżanką, ale jakieś nieporozumienia takie. E, już w grupie, już nie pomiędzy jedną osobą a drugą, tylko w grupie. Być może związane z tym, że na przykład dwie baby się zakochały w jednym chłopie albo dwóch facetów walczyło jedną kobietę. No różne mogą być, to nie musi być, ale różne mogą być przyczyny takich sytuacji. Ehm, trójkąty, zabawa, problemy, to jest przyczyna tego, co się dzieje w tym tygodniu. Problemy no, z alkoholem też, za, za dużo zabawy, za dużo alkoholu, problemy z przyjaciółmi, w ogóle z ludźmi, z otoczeniem, jakieś być może konflikty lub urwanie wręcz nawet jakichś znajomości tego typu rzeczy mogły doprowadzić. Więc jeżeli wiecie, że takie coś mieliście, to będziecie, będziecie wiedzieli, z czego wynika to, co się dzieje w tym tygodniu. W tym tygodniu pokazujecie, że nie możecie od czegoś lub od kogoś odejść. Ewentualnie pojawi się osoba, która nie może odejść od was. No, czyli przysłowiowy wracacz. Yy, I teraz tak. Wy pokazujecie światełko w tunelu, czyli tak, jakbyście w tym tygodniu nagle zobaczyli, wow, to jednak coś z tego będzie. No, jeżeli to jest ten wracacz i wy myślicie, że coś z tego będzie, moglibyście nabrać, tu bym się obawiała, złudnej nadziei. Dlaczego? Bo ten mężczyzna, no, albo wy jesteście mężczyzną, który tu jest pokazany. Słuchajcie, to nie jest człowiek, który ma w planie budowanie rodziny, domu, związku i tak dalej, ale on ma w planie jakiś romans i ktoś mu się tu bardzo podoba i ktoś go tu bardzo pociąga i tak dalej Fakt faktem, on może zrezygnować z jakiejś innej osoby i przyjść do was, albo u was takie coś będzie, że wy zrezygnujecie z kogoś i pójdziecie w stronę innej osoby. No, nie wiem, co z tego wyniknie. Na razie, na razie, jeżeli znacie wodnika, to rada jest taka, żeby nie robić czegoś z wodnikiem, a jeżeli nie znacie wodnika, to rada jest taka, że to marzenie to trzeba się będzie zastanowić, czy na pewno w tym tygodniu należałoby na siłę spełniać to marzenie. Trzeba się będzie zastanowić, czy to nie jest złudzenie raczej, czy to nie jest złudne jakieś, czy, czy to nie jest tak. Że jakiś człowiek, który się tu wami bawił, albo wy się bawiliście nim, że były jakieś trójkąty, było za dużo ludzi, cholera wieco, i teraz ktoś pokazuje, ale ja nie mogę cię zostawić, ale ja cały czas coś do ciebie czuję, i wy nagle patrzycie: Kurde, to może coś z tego będzie? Czy to nie jest złudzenie? Czy to nie jest tak, że to marzenie niekoniecznie musi się spełnić? Wiem, wiem, to nie jest jakieś bardzo optymistyczne. Musicie zobaczyć, z kim macie do czynienia. To znaczy, pewnie, że możecie się odezwać, albo on się do was odezwie. Pewnie, że tak, jeżeli tego chcecie. Ale uważajcie, bo tutaj jest za dużo takiej podejrzanej energii, tak jakby ktoś czegoś tak naprawdę nie chciał do końca. Nie wiem, a może to Wy macie stały związek, a to coś inne, to jest jakiś dodatkowy człowiek i wtedy Wasza rada jest taka, żeby na siłę tego nie robić, dlatego że może najpierw należałoby rozwiązać coś innego. Ktoś nie odchodzi od stałego człowieka, a idzie po nowe, albo przychodzi do kobiety, albo coś takiego. No, no jeżeli, jeżeli takie coś macie, bo nie każdy ma oczywiście trójkąty, em, nie musi o to chodzić. Miałabym obawę, że osoba, która się tu pojawia, albo osoba, która za kimś tęskni, że ktoś tu jest niepoważny i że nie ma poważnych planów. O, takie coś bym się zostawiała. Ja bym w tym tygodniu za dużo nie robiła z tą osobą. Pewnie, jeżeli chcecie, macie jeszcze zapowiedź, że coś nowego może przyjść, nie musicie przyjmować wracacza, lepiej byłoby poczekać na jakąś nowość. No, jeżeli macie na tyle tutaj, powiedzmy, siły, żeby wracacza nie przyjmować, i wiecie, że to nie jest dla Was dobre, no to czekajcie na nowość i tyle. A coś chciałam powiedzieć, zapomniałam, bo coś zaczęłam mówić. Kurde. No nie wiem, ale żeby w tym tygodniu może niekoniecznie em, dążyć do spełnienia jakiegoś marzenia z jakąś osobą, z którą już byliście i która wraca. Albo z osobą, która przychodzi, ale nie zostawiła innego życia. Uważać na takie rzeczy. Ja nie wiem, dla kogo to będzie to czytanie, bo takie trochę dziwne, no ale dobra. Kochani, szczelczyk. Pamiętajcie, że macie ascendent, że macie księżyc, że macie Wenus. Pamiętajcie, że jest coś takiego jak horoskop wedyjski i w horoskopie wedyjskim wy możecie mieć zupełnie inny ascendent i inny znak słoneczny. Mogłoby się okazać, że się zdziwicie, no tak jak ja, która się nigdy w 100% nie czułam panną, się zdziwiłam, jak zobaczyłam, że tak naprawdę w wedyjskim jestem lwem. No, byk ja w ascendencie cały czas u mnie jest i w jednym, i w drugim, więc tutaj no to to jest stałe. Zresztą tak jak to byk, prawda? Stały jest. Natomiast em, tutaj to mam takie, takie pomiędzy lwem a panną, i ani do jednego w 100% się nie przypisuję, ani do drugiego mam i jedno i drugie. Takie, no, troszkę tutaj. No. No, 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 nie, no nie umiem wybrać pomiędzy jednym a drugim bo, bo mam cechy i tego i tego e, także zwróćcie na to uwagę bo, bo może być słuchajcie bo czasami są takie komentarze że ktoś mówi nigdy nic mi się nie sprawdza no po pierwsze podziwiam za wytrwałość jeżeli ktoś siedzi u mnie na kanale rok albo więcej i nigdy się mu nic nie sprawdza no okej no, okay, no i ja nie wyrzucam broń boże siedźcie siedźcie ale miśki e, może się komuś nie sprawdzać bo ja mogę nie być czyj, dla kogoś po prostu energetycznie odpowiednia i tyle. I się może, może się nigdy nic nie sprawdzi, nie ma szans, żeby się sprawdziło, bo ja nie rezonuję ze sobą. Ale bardzo często jest tak, że sprawdziłoby się wtedy, gdybyście popatrzyli na właściwy znak, a nie patrzycie na właściwy znak. No, ale to już musicie we własnym zakresie zadbać o to, żeby się dowiedzieć, jakie te inne znaki możecie sprawdzać. Dobra. Szczelczyku, sorry, misiaczki, wiem, że wy najbardziej cierpliwy znak w tym w Zodiaku. Odwróciła się Wam za to y, monet się Wam odwrócił. Dobra karta, więc może jakieś nowości idą. Ale, ale musiałam to powiedzieć. Dobra, kochani. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli... Co się odwróciło? O, jakiś rozwój, jakaś nauka. No dobra, ale patrzymy, co dalej. Szczelczyk. 22 do 28 czerwca. No mówiłam, że nowości idą nauka, rozwój, kurde, inna karta niż tamte dwie, bo tam był as i trójka monet, a tutaj jest giermek, ale no, no zobaczymy, zobaczymy. Już trzy rzeczy Wam na pewno mogę powiedzieć albo cztery, Jezu, dobra, zaraz Wam powiem. Dla każdego może być coś innego, wiadomo, a ten giermek... Się... A widzicie, takie buty. Takie buty, no, wiecie co? Wyuważajcie. Bolovelas Rada no, zablokować bratnią duszę. No nieźle. Nie, nie, nie złata. Zablokować nie zablokować, ale. Kurde, czemu tak przy was lecą karty? Miśki, co się dzieje? Wy jesteście zdenerwowani, tak? Bo Wam się nie podobają te przekazy, że bratnia dusza jest do, do zablokowania. Jak to można tak, po, tak począć, co, co począć, tak? No, misiaczki, piątka monet i czyjeś małżeństwo lub stały związek. Ktoś miał lub ma stały związek lub małżeństwo, i to jest przyczyna tego problemu, który tu się pojawia. To jest i, te, i najpierw pogadam o tym, a potem powiem wam o pracy lub nauce, bo też jest tu wyższa uczelnia i hierarchia, więc to powiem za chwilę. Dobra. Jeżeli takie coś macie, że gdzieś ktoś ma małżeństwo lub stały związek, i jest to powodem jakichś problemów, które tu się pojawiają, sytuacja w tym tygodniu jest dziabdziata strasznie. Ktoś do kogoś się odzywa, ktoś do kogoś napisze lub zadzwoni, a druga osoba może nie odpisać. Ja was ostrzegam, szczelce, jeżeli to wy wyleziecie z pomysłem racjonalizatorskim, prawda? Ach, napiszę do niego. Zobaczymy, co się stanie. Dziewczyny, bo jeszcze jak jesteście chłopakiem, to tam pół biedy. No, jak chłopu baba nie odpisze, to to nie jest jakaś ujma na honorze, bo to tak by bywa, że faceci, no, zdobywają, a kobiety, na, no, albo biorą, albo nie biorą. No, no, no proste, no, krótka piłka, ale. Jeżeli kobieta nagle sobie wymyśli, napisze do niego, tu w ogóle, co u ciebie słychać, a okaże się, że na przykład jesteście zablokowane, albo że on nie odpisze, a nie daj Boże, bo to też jest możliwe, odpisze i się pokłócicie, bo będzie niemiły, to tu przestrzegam przed pisaniem do takiego człowieka. Wychodzi mi na to, że niektórzy z was będą się z kimś kontaktować i się to źle skończy. Albo oni się z wami skontaktują i wy ich poślecie do no, do ludzka. Wiecie o co chodzi. Yy, może tak być, kochani. Ja przestrzegam przed jakimkolwiek kontaktem i przestrzegam przed kłótniami z gryźliwością, taką uszczypliwością, złośliwością, ale też zazdrością i zaborczością w tym tygodniu. Przestrzegam przed takimi emocjami. Może być kontakt, który się źle skończy. Lepiej byłoby nie pisać, jeżeli to od Was zależy. Jeżeli nie od Was, bo do Was ktoś napisze, no cóż, jeżeli ogląda to inny znak, który zamierza się odezwać do strzelca, no uważajcie, bo się może strzelec do Was nie odezwać, może nie odpisać, albo może być podły, wredny i niemiły. No co tu dużo mówić. Ktoś się wkurzy, ktoś może być uszczypliwy. Eee, kochani, dobra, to jest przekaz numer jeden. I wiecie co? Niektórzy z Was mają poczucie, tak jakby Wam brakowało czegoś, jakbyście czegoś nie mieli. W związku z tym, że ta osoba się tak zachowuje. Niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy z was. I wasza rada jest taka, żeby to zakończyć, żeby zakończyć ten okres, w którym wy tęskniliście za tą osobą, brakowało wam strasznie, bo to no przecież ja tu niby mam swoje życie, wszystko fajnie, tu jest jakiś tam partner, a tu jest aparatopartnerka, a tu mam coś na horyzoncie, a tu mam fajną pracę, a tu coś tam, a wy pokazujecie, że ale, no, ale jego nie ma, albo jej nie ma, no brakuje mi tu pół serca nie mam wychodzi na to, że należy to już zakończyć, zakończyć takie myślenie w ogóle, że wy czegoś nie macie, że wy jesteście jacyś w połowie tylko dobrzy bez tamtego kogoś na przykład, to trzeba będzie miśki zakończyć, to nie wygląda dobrze, ale to jest dla tych, którzy mieli tego typu układ, mówię ktoś inny albo wy ma małżeństwo lub e, stały związek. Dobra. Przekaz numer dwa. Uczelnia albo praca. Jeżeli uczelnia, to uczycie się czegoś, co nie przynosi Wam jakiejś satysfakcji. Podobnie w pracy. Jakaś nauka albo staż, to już sobie podepnijcie pod cokolwiek. Studia, szkoła, uczelnia, staże, praca, nie wiadomo co. Ten giermek monet mówi, że ktoś z czegoś się uczy lub zdobywa jakąś wiedzę, ewentualnie. Dostaje wiadomości odnośnie finansów, ale co by to nie było, czy to wiedza, czy to staż, czy to wiadomości, co by to nie było, wy jesteście niezadowoleni z tego. Dlaczego? Bo albo to coś nie jest waszą pasją, to czego się uczycie lub co robicie, albo jakaś złość was bierze, złość i zazdrość. Nie wiem dlaczego zazdrość dokładnie. Co ktoś więcej dostanie, a wy mniej? Być może. Macie wyjść z takiego myślenia, zakończyć myślenie, że ja nie mam, że mi nie starczy, że nie będę mieć. Zaczynacie nową pracę, zarobki nie są takie jak w starej pracy. Jezu, co teraz? Nie, to ja muszę zmienić i w ogóle tu już szczelczy szybko, rezygnuję, gdzieś tam szuka coś innego. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. To się wszystko wyklaruje wyjść z takiego myślenia, że wam zabraknie czy że czegoś nie macie. Nie wiem dlaczego Szczelec ma coś takiego w tym tygodniu, ale ma, no to wam mówię. Może być tak, że ktoś dostanie jakiś awans, a nie wy i będziecie zazdrośnie. Może być tak, że będziecie robić lub uczyć się czegoś, co nie jest waszą pasją. W związku z czym wkładacie w to mało energii. To się zastanowić, dlaczego nie inaczej, nie dlaczego. To się zastanowić, czy czy dobrze robicie, bo kochani, ja wiem, czasami w pracy, no studia zawsze można zmienić teoretycznie, ale czasami w pracy tak bywa, że musimy zrobić coś, co nie jest dla nas, jakieś tam super, świetne, czadowe i nie lubimy, ale jednak ktoś nam za to płaci. Nie może być tak, że my przez chwilę mamy jakieś, o, ja nie chcę tego robić, o, to, to mi nie odpowiada, to nie, to będę to robić byle jak. Tak, tak nie można, bo cały czas pieniądze za to dostajecie. Nawet jak to nie jest wasza pasja, ale nie możecie na razie odejść z pracy, em, no też nawet nie, nie, nie piszę, żebyście odchodzili jakoś specjalnie, em, to należałoby się do tego przyłożyć. A wy pokazujecie takie, nie, nie chce mi się. No. Troszkę taka szczelczykowata, negatywna energia tu z Was wyła wyłazi. Latawiec taki. No, taki fiurgacz. Tu wolność, tu mnie nie ograniczaj, coś tam, coś tam. Yy, lowelasowa. Jeżeli ktoś zna jakiegoś szczelca, lowelasa, wyłazi ta lowelasowa energia z tego szczelca w tym tygodniu. No, misiaczki. No, misiaczki. Misiaczki, dziabdziaczki. Szczelczyczulisiu, szczelczyczulisiu. Dobra. Kochani, koziorożec. Koziorożcu, koziorożcu. Cóż czynisz 22 do 28 czerwca? 22 do 28? Koziorożcu? roszcu. Co wy robicie? Ej, weźcie się, przyznajcie w końcu, co to za jakieś oszustwo i ukrywanie. Nie daj Boże, taka osoba w waszym otoczeniu, uważać. Uważać na oszustów w tym tygodniu. I złodziei, rany boskie. Nie łazić z torebką rozpiętą i jakimś tam portfelem na wierzchu, czy czymś takim. Wiecie o co chodzi. Zamykać auto, dom i Bóg wie, co. Uuu, wredna baba. Albo się koziorożec wkurzy w tym tygodniu. Oj, moglibyście się wkurzyć. A to co? Figura ojca, męża? Kto to jest? Uuu, no to się tego nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam. Zawsze prawie, i chłopaki mnie za to nie lubią, mówię, że kobieta, że mężczyzna jest love, bo no zazwyczaj tak wychodzi. To zazwyczaj są króle, e, a u mnie się to dosyć płciowo sprawdza, jednak mimo wszystko. E, tak z doświadczenia mówię: no oczywiście, ja wam zawsze mówię, że wysyte płcie odwracajcie, ale tutaj to już ewidentnie wyszło, że baba jest dziabdziata. No i co? Bo większość z Was to są kobiety, i Wy mnie teraz słuchacie i mówicie, Ewa, co ty tu Z czym ty, co ty. Czekajcie, jak ja to mówię? Idź tym jestem. No. Chyba, że się wkurzycie na jakiegoś swojego partnera, albo ojca, albo szefa, albo osobę z podznaku barana. Oj, kroi się Wam coś dziwnego w tym tygodniu. Może być szef. Może, pewnie, że tak. I zwłaszcza jeżeli nie macie męża ani nie jesteście niczyim mężem. Może być szef. Albo ojciec, macie nie robić czegoś na siłę. A co wy byście chcieli zrobić na siłę? Ej, do tej sytuacji doprowadził oj i wieża. Oj, wam się dobra miszki. Ten przekaz będzie dla ludzi, którym się coś zawaliło i mieli chwilowe, dłuższe lub krótsze. Em... Czekajcie, jak ja to chciałam powiedzieć, jakie zdanie chciałam być chwilowy okres, czyli chwilowy. Taki okres yy, braku szczęścia, lub po, poczucia braku szczęścia, albo pecha. O, czy to w pracy, czy to w miłości. Tak jakbyście, jakby do tego, co się tu wydarza, doprowadziła sytuacja, że coś się rozwaliło, rozpadło, albo zdaliście sobie z czegoś sprawę, czyli tak jakby Wam nagle jakieś klapki z oczach spadły zupełnie, i ta sytuacja to coś. Co sobie uświadomiliście, spowodowało poczucie braku szczęścia, poczucie pecha. Mogła być to też karmiczna sytuacja, i wtedy już nie mówimy o pechu i tam o jakichś dziwnych rzeczach, tylko po prostu karmiczna, trudna, bardzo karmiczna sytuacja. No, a to takie coś, że do Was wraca, żebyście się nauczyli, a Was szlak trafia. Nie chcecie się być może niektórzy nauczyć. Dobra, kochani, i teraz tak. W środku tego czytania na ten tydzień mamy wredną babę. No i teraz tak. O Boże, kto to może być ta wredna baba? No może być kochanka waszego męża, nie daj Boże, która jest ukrywana, bo tu jest siódemka mieczy, a tu jest mąż. No to, no to może, no teoretycznie może. Co jeszcze może być? Może być um, koleżanka pracy, no i tu jest szef, tu jest jakieś kłamstwo, koleżanka gdzieś tam do szefa łazi za waszymi plecami i coś tam gada jest zazdrosna, zawisna cholera wie co jeszcze, może być może być jakaś inna koleżanka, nie musi być w pracy może być siostra, nie daj Boże może to być w rodzinie, no Ym, może być kochanka ojca, która was nie lubi, jeżeli macie taką sytuację że ojciec ma jakąś inną babę, a z matką się rozstał różne różne sytuacje nie wiem gdzie wam tą babę mam znaleźć albo jest to wredne babsko i to babsko jest naprawdę wredne bo wy się możecie z tą kobitą pokłócić dlatego że ona jest agresywna nie stała agresywna zazdrosna zawisna w ogóle tragedia yy, więc uważać na taką babę ja nie wiem co ona tutaj ma do waszego męża szefa ojca no, chyba że, to jest, chyba, że jakiś znak z, zodiaku Baran gdzieś tu wchodzi. Baran i, i Lew są szczególnie tutaj y, pokazane, w razie gdyby Wam to coś mówiło, ale nie musi być. I kochani, jest pokazane kłamstwo ze strony tej kobiety oszustwo, kłamstwo, w żywe oczy. Może pójść do waszego męża i nakłamać na was? Może pójść do szefa? Może pójść do jakiegoś innego mężczyzny? E, do szefowej teoretycznie, te, a może to jest szefowa ta wredna baba? No nie pomyślałam o tym. Niektórzy mają szefową, pewnie, że tak. Jakby nie było kłamliwa e, oszustka i nie lubi was. I teraz pytanko, czy przypadkiem, bo dla niektórych koziorożców niestety taki będzie przekaz, że to wy. Macie taką energię w tym tygodniu, czyli byście bardzo kogoś nie lubili, być może jakiegoś mężczyznę. E, jesteście, pokazujecie zazdrość, ukrywaną być może zazdrość, złość. E, pokazujecie też, i to jest to, co mówiłam na samym początku: jest tu pokazana bardzo wprost sytuacja, w której jest porządny mężczyzna i lowelaska, kobieta, która zdradza i sypia z kimś innym. A na przykład ma męża lub jakiegoś tam innego partnera, czy coś takiego. No i ta kobieta go zdradza. Oczywiście, że to jest pewnie, tam nie wiem, być może to w ogóle dla nikogo było. E wiadomo, że to nie jest dla wszystkich, e dla wszystkich z Was. Niektórzy z Was nie czują pasji, mają nie niedostatecznie dużo pasji w związku, jeżeli macie związek i ukrywacie to też. To tak, jakbyście nawet same przed sobą to ukrywały, dziewczyny. Brakuje wam tej pasji. Słuchajcie, jakby nie było, jest pokazany egocentryzm, kontrola, zazdrość, złość, oszustwa, zdrad zdrady, jakieś kłamstwa. Yy, uważać na takie rzeczy. Uważać, żebyście Wy przejrzeli na oczy, czy ktoś wam tego nie robi, i uważać, żebyście Wy przypadkiem nie zrobili czegoś takiego w tym tygodniu komuś. Nie musicie, to nie jest tak, że ja mówię i potem Koziorożec idzie i robi jaja. No przecież, że nie. No przecież możecie tego nie zrobić. Słuchajcie, wasza rada. Wy musicie po pierwsze nie zmuszać kogoś do czegoś, nie robić czegoś na siłę, zdać sobie sprawę z własnej, czy nie macie jakiejś słabości. Słabość w postaci nałogu albo, no nie wiem, właśnie romansu. Coś tam, no coś, co, jakaś słabość. Czy nie macie jakiejś słabości? Zastanowić się, gdzie jest ta wasza słabość. E, zastanowić się nad waszym ego. Ego się bardzo tutaj mocno zaznacza. Mogłoby wejść pomiędzy was i jakąś osobę. Być może w związku, być może w pracy, być może w rodzinie. No ego, uważać na ego, uważać na słabości, nie robić czegoś na siłę, nie zmuszać kogoś do czegoś. Nie wiem, co byście do kogo czy, moglibyście y, takim, takim, taki, o Jezu y, sniki, jak to powiedzieć? Y, tak Nie o Jezu, nie umiem powiedzieć. Moglibyście tak, tak się, ja pierdziele, nie umiem powiedzieć po polskiemu, y, za, nie zakraść tylko. Ja już, ja już widzę czat, który teraz leci, gdzie już pewnie z 10 osób napisało, jakiego słowa ja szukam. Nie zakraść, tylko tak moglibyście ukradkiem o, już takiego słowa użyję, już lepszego nie znajdę ukradkiem moglibyście coś, gdzieś kogoś do czegoś zmuszać, manipulować, coś takiego, albo nie wy, tylko was. Więc też na to uważać, Misiaczki. Widzicie tutaj takie białe? Czy to są siwe włosy? Bo ja nie wiem, czy się nie pochlastam zaraz. Albo mi się lampa odbija od włosów w tym miejscu, albo osiwiałam. No, no to pięknie. Zacznę malować niedługo te włosy, bo dziewczyny wszystkie mnie pytają, jaki to kolor włosów jest. To jest mój! Prawdziwy, ja nie maluję. Ja ostatnio malowałam włosy w wieku lat 23, bodajże, albo 24, 2000. W trzecim roku jeszcze miałam pomalowane włosy, a potem przestałam malować. Obcięłam te pomalowane i potem już od tego czasu miałam swoje. Ale powiem Wam, pociąży mi ściemniały. Ja nie miałam takich ciemnych włosów. Miałam troszkę jaśniejsze, no. A pociąży mi takie się zrobiły ciemne i kręcone. A ja miałam e, przetaczanie krwi, więc ja nie wiem, czy nie dostałam krwi. Może jakieś murzynki. Wiecie, kręcone włosy ciemne, czarne. Mieli tam gdzieś się, na no, jakiś gen mi się gdzieś tam zadziabdział. Cholera wie. Cholera wie. Dobra, Miśki. Już o włosach nie gadamy. Ale mówię, będę chyba niedługo malować. Wykraczecie mi to malowanie włosów. No. I już wtedy no, trzeba będzie coś się tym zająć. Miśki, uważajcie na tych ludzi, kochani. Um, uważajcie na złość w sobie też. Uważajcie, żebyście nie podpadli jakiemuś szefowi. Uważajcie na nieżyczliwych, zakłamanych ludzi, na kradzieże i na oszustwa, na ego i na coś, do czego macie słabość. Miśki, weźcie się zastanówcie, do czego wy macie słabość? Lub do kogo? A może żonaty mężczyzna? Ja tego nie powiedziałam, a przecież, że może być. Nie powiedziałam tego, no. Żonaty mężczyzna. Mógłby być czyją słabością. No, to uważać, uważać. No dobrze. Se pogadałam o włosach, teraz lecimy z wodniczulisiem. Strasznie długi był ten koziorożec chyba, nie? Gadam, 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 a nie starczy mi czasu na resztę znaków. Nie, żartuję, starczy mi, bo mam czas. Dobra, kochanie. Wodnik. Wodnik 22 do 28. Jakaś klatka się Wam odwróciła. 22 do 28 czerwca. Jejko, dwie karty się wzięły. No, ok. Uu. Romans z osobą spod znaku Bliźnięta, Waga wodnik. O. I teraz część dziewczyn skacze do góry i się cieszy, bo znają Bliźnięta, Waga wodnik. Dobra, miszki, nie musi być, nie musi, zaraz będziemy mówić co jeszcze. Zaraz będziemy mówić. Decyzja jakaś będzie podjęta przez kogoś. Wy jesteście Wodnik, to może być przez was. Może być przez a Waga. U. A to już nie wiem. Czy ktoś nie ma czasem jakiejś sprawy rozwodowej? Miszki. Oj, uważać, uważać, żeby nie było jaj. Rada dla wodniczulisia. Kurde, nie wiem, bo albo macie czegoś z kimś nie rozpoczynać, albo macie nie składać jakichś dokumentów. Czekajcie, wezmę Wam jeszcze jedną kartę. Nie składać jakichś dokumentów albo nie rozpoczynać. To jest ta, ten sam przekaz. Bo jest Lowellas, ja pierniczę. Słuchajcie, dobra, nie wiem, to może być dla nikogo. Jest sobie mężczyzna, który przychodzi, podjął decyzję, będzie romansował, a wcale nie zamierza rozwodu jakiegoś tutaj, yy, na przykład ma żonę cały czas, jest Lowellasem. Albo jest kobieta, która ma męża i kochanka. To jest przeciekawe, że to tak jest pokazane, dlatego, że rada jest taka, żeby nie romansować z kochankiem i nie składać papierów rozwodowych. Albo nie zgadzać się na rozwód. Jezu. No to, to jest takie, to jest takie strasznie, jak to, jakiego słowa znowu szukam, specyficzne, że to może być dla nikogo, to może być dla jednej osoby. A reszta mówi: No dobra, a co dla nas? No, a ja nie wiem, co dla Was. Kochani, dobra. Na pewno mamy, że przyczyną jakiejś sytuacji jest jakiś lovelas lub jakaś zdrada, więc ta, ta zdrada mogła być w Waszym związku istniejącym, albo po prostu mieliście do czynienia z jakąś dziwną, niezbyt konkretną, niezbyt stałą osobą. Może być tak, że to właśnie ta osoba z tą pałką do Was przychodzi w tym tygodniu i może być rozpoczęcie romansu. Na przykład ponownie. Natomiast może być tak, że wy, no zwłaszcza jeżeli jesteście chłopakiem, to wy teoretycznie moglibyście do jakiejś kobitki pójść w tym tygodniu. Em... Ale rada jest taka, żeby nie rozpoczynać w tym tygodniu romansu. Patrzcie. Żeby się nie odezwać do tej osoby, jak napisze, lub jak zadzwoni, żeby się nie spotkać. To jest też spotkanie, bo to jest fizyczne, to są monety. Żeby się nie spotkać, żeby nie robić rzeczy. Czemu rada jest aż taka drastyczna, czemu wy tak nie możecie sobie tak pójść i zrobić rzeczy z tą osobą? Czy dlatego, że wy macie stały związek, czy dlatego, że oni mają stały związek? O co to chodzi? A jeżeli nie chodzi o stałe związki, bo jeżeli chodzi, to ktoś się tutaj nie rozwodzi. No. A jeżeli nie chodzi o stałe związki, to my mamy pokazany urząd. Urząd i urzędnika. Z którym coś tu ktoś rozmawia i załatwia. I ten urzędnik, nawet by się starał, on tak porządnie jest pokazany, on nawet by się tu postarał, on by coś zadziałał. Ale nie ma sprawiedliwości. Nie jest to na waszą korzyść jakoś. Ani, wiecie co? Dobra. Jeżeli gdzieś jest wodnik. Bo to może być dla kogoś yy, yy, takie dosyć ważne. Jeżeli gdzieś jest wodnik, który w tym tygodniu, teraz po poniedziałku, planuje złożenie papierów rozwodowych, albo pójście do urzędu i złożenie jakiejś aplikacji na coś tam, no nie wiem, na co, nieważne, albo planuje, nie wiem, szukanie nowej pracy, co by to nie było, ale takie coś, że składacie jakieś dokumenty, gdzieś komuś dajecie dokumenty, um, lub idziecie do jakiegoś urzędu coś załatwiać, to ten tydzień nie jest dla Was korzystny. Nawet gdyby ten urzędnik był uczciwy i taki pomocny, i Wy będziecie tacy zadowoleni, albo ten prawnik, bo to może być też sprawa jakaś prawna, sądowa, to koniec końców to tak nie wychodzi tutaj na Waszą korzyść. Ja się zastanawiam, czy to jest dobry tydzień. Ja nie wiem. A, może, wiecie co? A, może to przez tego Merkurego. Ale to musiałabym Wam powiedzieć, żebyście do końca Merkurego retrogradacji nie składali papierów, a niektórzy z Was muszą, bo macie coś ważnego. No to przecież nie mogę Wam tak powiedzieć, ale ten tydzień nie jest korzystny. Jeżeli nie musicie w tym tygodniu tych papierów składać, albo nie musicie w tym tygodniu iść do tego urzędu, albo do tego prawnika, to nie iść. Jest rada, tylko poczekać. Poczekać, bo będzie lepsza energia w innym tygodniu i wtedy się może to ładnie po, poskładać. A wiecie co, ja Wam powiem przykład, to nie musi o to chodzić w Waszym przypadku, ale przykład Wam podam. Dajmy na to, idziecie do prawnika i jakąś sprawę zakładacie, i ta sprawa gdzieś tam jest już ruszona i dostaje ją sędzia Franek. Sędzia Franek jest dupek. Albo sędzia frania. Jest dupek, albo dupka, i na waszą niekorzyść będzie to rozpatrywać, bo się wam tak lapsło, że tak brzydko powiem już, że się wam nie uda to po prostu, że wlezie to do, sędzie, do sędziego Franka i będzie beznadzieja. A gdybyście za tydzień włożyli, to już sędzia franek tego nie dostanie, bo dostanie na przykład inny sędzia. A się nie znam na prawie, ja nie wiem, czy to tak działa, ale ja wam podałam przykład, w jaki sposób mogłoby się to tutaj. Nie udać w tym tygodniu, a udać w innym. Albo rzeczywiście chodzi o, o jakiegoś urzędnika, albo prawnika, albo coś takiego. Albo jeszcze w przyszłym tygodniu będziecie mieli, albo w następnym, dodatkowe fakty. Wszystko jest możliwe. Macie czegoś nie rozpoczynać, gdzieś nie iść, nie, nie komunikować się z Lowellem, nie wracać, nie romansować, nie rozpoczynać nowych, ważnych rzeczy w tym tygodniu. Jest rada dla Was, Miszki. Wiem, wiem, to jest bardzo specyficzny przekaz, i być może nie dla wszystkich zdaję się z tego sprawę, dlatego, jakby, co to wy macie zawsze, co wy tam macie jeszcze? No, te ascendenty, nie ascendenty i tak dalej. Ale, no, zastanowić się, dla tych, którzy mają tego typu rzeczy w tym tygodniu, zastanowić się poważnie. Czy musicie to robić w tym tygodniu, czy nie można byłoby tego odroczyć? Dobra. Co to był? Wodniczuliś. Rybeńki. No, rybeńki, baran i byczuliś. I kończymy. Aha, wybierz kartę jeszcze, zrobimy później. Dobra. Co u rybenik? 22 22-28. No, też bujamy w obłokach. Tak jak tam dwa znaki inne. Bodajże waga i panna. No, to rybenki też. I też Lovelas. No to już wiemy, które znaki w tym tygodniu bujają w obłokach. Być może na swój temat. Być może jakoś tam się mają nawzajem. I lew. Albo siła, odwaga. Ktoś nabierze odwagi do działania. To akurat dobrze. Rada. Wybierz drogę i idź już tą drogą. Kochani. Jest pokazane, że do sytuacji obecnej doprowadził brak jakiegoś początku lub nieprawda powiedziana. Być może blokada albo zaprzestanie rozmawiania z kimś, a być może, że się nie mogła rozpocząć jakaś relacja, albo się rozpoczęła i tak samo szybko się skończyła, albo się w ogóle nie rozpoczęła. Dla niektórych rybeczek, to być może do nikogo, ale dla niektórych rybeczek, przy, przyczyną problemu jest. No, oczywiście, nieprawdziwa myśl w głowie, że nie zasługujecie na miłość. To jest dosyć mocno w tych dwóch kartach zaznaczone pod spodem talii. Nieprawdziwy pomysł, nieprawdziwa myśl, kłamstwo, że nie zasługujecie na miłość. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o związki, no, mamy latawca. Latawiec to mogą być rybeczki, a może to być osoba, z którą rybki mają do czynienia. Oczywiście, że tak. Latawiec w sensie mamy dużo opcji, rozmyślamy może to, może to, może co innego, przyłazimy, potem uciekamy, no i takie, zabawa w kotka i myszkę. Koniec końców w tym tygodniu, albo przyjdzie do Was lew, jeżeli znacie jakiegoś lwa. Pytanie na ile ten lew jest tym latawcem, a na ile nie, no to tu bym się zastanawiała. Ale jest też taki z dobrych przekazów, jest też taki tu przekaz, że ktoś nagle nabierze siły i odwagi, żeby iść w jakąś stronę. I rzeczywiście Wasza rada jest idź już w tą stronę. Był wybór, było rozdroże, koniec z tym. Już ma nie być rozdroża, już idź w tą stronę, w jaką wiesz, że powinnaś czy powinieneś pójść. Yy, ale to jest tak jakby ta karta, jakby ta rada w tym tygodniu, Mówiła wam, że już wystarczy stania na rozdrożu, już wystarczy zastanawiania się, może to, może tamto, może co innego, może chodzić o pracę, o życie, o różne rzeczy. Nie musi być, że tylko związek. Dodatkowy przekaz jeszcze dla niektórych jest taki, że jakaś sprawa właśnie zawodowa, życiowa, nie wiem. Nie była rozwiązana, bo nie było działania w tym kierunku, bo nie było pomysłu. Brak pomysłu też tu jako przyczyna jest pokazany. Nie wiemy, gdzie mamy pójść, nie wiemy, gdzie mamy pracować, nie wiemy, co chcemy w życiu dalej robić. Nie wiemy i rozważamy przeróżne, przeróżne opcje i tak dalej. I dlatego, że nie wiemy i mamy za dużo opcji, dlatego też jest brak działania, ale w tym tygodniu to się może zmienić. Bo karta siły yy, mówi nam o tym, że ktoś w końcu nabiera odwagi i takiego, takiej siły przebicia, taką, taka energia w niego wchodzi. To jest takie coś, że idziemy i zdobywamy. Przestajemy się bać i przestajemy wątpić. Wiemy już, czego chcemy. I rzeczywiście, rada, idź już w tą stronę. Wybrałeś, wybrałaś, było rozdroże, wystarczy. Nie, już nie stoimy jedną nogą tu. Drugą tam, może chodzi o przeprowadzkę, może ktoś myśli, żeby nie wiem, gdzieś się zmienić miejsce zamieszkania albo zmienić pracę. No więc jest pokazane, że już wystarczy takiego życia. Teraz trzeba będzie wybrać i pójść już tą wybraną drogą, kochani. Wychodzi na to, że w tym tygodniu będziecie mieli wystarczająco dużo siły i odwagi, żeby to zrobić, więc to jest dla Was naprawdę bardzo pozytywna ta. Bardzo pozytywny przekaz. Krótki, co prawda, ale pozytywny. Kochani, jak są bardzo jasne przekazy, to one są krótsze. A czasami u niektórych znaków gadam dłużej, dlatego że wymyślam o co może chodzi. Bo mi się wydaje, że nie chodzi o to, o co ja myślę, że chodzi, i wymyślam. A u niektórych to jest takie bardzo, bardzo jasne. Te karty są takie jednoznaczne. A, rybki! Jedno jeszcze. Jest gdzieś ktoś, albo wy, albo w Waszym otoczeniu, kto pije albo bierze narkotyki i odlatuje przez to, bo tam było pokazane coś takiego. I ta osoba nawet mogłaby być agresywna, albo jakaś nie musi być, albo no, jakoś nic nie robi w tym kierunku, żeby sobie poradzić, ale w tym tygodniu jest pokazane, że jest szansa, żeby z tego wyjść, z tego nałogu, albo żeby kogoś zmotywować, żeby sobie pomógł, żeby gdzieś poszedł po pomoc, czy coś takiego. No więc też dobra energia. Kochani, baran. Co u baranka pomiędzy 22 a 28 czerwca? A, a baranek niezadowolony coś z pracy. Dlaczego? Co jest, misiaczki? Nie wracacie do pracy? Czy macie za dużo pracy? Czy nie chcecie wracać do pracy? Wiecie, co wezmę wam jeszcze jedną kartę, bo te dwie karty to właściwie mówią o jednym i tym samym. Dwóch chłopów tu jest pokazanych: Lowelas i mąż, albo szef, dwóch szefów, jakiś mężczyzna-szef. Czekajcie chwilkę. A no to jest karta. Barana też tu jest. Wieża. U, Jaka jest rada dla barana? Możecie się pokłócić. Miśki! To może być do nikogo, ale ja muszę to powiedzieć. Jeżeli gdzieś jest baran, który wie, że mógłby. W tym tygodniu się pokłócić z szefem? No, wy możecie tego teoretycznie nie wiedzieć, bo to może być taka sytuacja, że przykładowo yy, to będzie pod wpływem emocji, że coś się wydarzy w tym tygodniu i moglibyście się pokłócić z szefem albo z mężem, albo z ojcem, albo z yy, jakimś znakiem ognia, albo z kimkolwiek, ale z jakąś silną osobą. Ta osoba jest albo na stanowisku, Albo jest taka silna i przebojowa, tak sama jak i Wy. Taka osoba, której jak powiecie coś... Wiecie, jak baran potrafi chlapnąć? No to nie jeden znak potrafi chlapnąć, to nie o to chodzi. Ale baran, jak się wkurzy, to tak no rzeczywiście potrafi do... no... tak... chlapnąć. A tu jakbyście chlapli, to mogłoby się to dla Was źle... Kochani, przestroga! Mogłoby się to dla Was źle skończyć. Nawet... Nie chcę mówić utratą pracy, bo to może aż tak to nie, chyba żebyście zwyzywali kogoś w pracy strasznie, ale y, moglibyście coś głupiego zrobić, albo mógłby ten ktoś, z kim się pokłócicie, jakoś was tutaj ukarać czymś w taki sposób, że to nie byłoby dla was fajne, nie cieszylibyście się. To jest jeden przekaz. Drugi przekaz: jeżeli gdzieś jest jakaś dziewczynka-baranka, znaczy w sensie kobieta z podznaku barana która ma męża i kochanka, uważać, bo w tym tygodniu może to wyjść na jaw. Może się coś rozpaść i wszystko może wyjść na jaw. Albo nie daj Boże, dowiecie się, że wasz mąż lub partner, no coś ma za paznokciami. Nie musi być to romans teoretycznie. Nie musi. Wy byście się mogli dowiedzieć nawet takiej rzeczy, że na przykład mąż stracił pracę miesiąc temu i się nie przyznał. A chodził do pracy dzień w dzień. Wyście nie wiedziały. A się nie chciał przyznać, bo się bał. To mogą być różne rzeczy. To nie musi chodzić o romans. Absolutnie. Ale to jest tak jakby po prostu nagle... Słuchajcie, coś się takiego dzieje, albo się ktoś pokłóci, albo coś wyjdzie na jaw, i nagle ktoś otwiera oczy. Co w ogóle? Co się, coś, co się wydarzyło? Dlatego uważajcie, bo wy moglibyście temu teoretycznie zapobiec. Zwłaszcza, jeżeli jest to coś wywołane kłótnią i waszym takim, no porywczością waszą, no to wtedy moglibyście temu zapobiec. Aj misiaczki, macie maga jako radę i sąd ostateczny, który doprowadził i patrzcie, tutaj nie było jakiegoś rozwodu. Ciekawe. Moglibyście się również dowiedzieć, że mężczyzna, który wam obiecał, że zostawił żonę, nie zostawił żony i się nagle dowiecie, otworzycie oczy. I powiecie: "Co? To ty cały czas jesteś żonaty? Nie będzie rozwodu." No, mogłoby takie coś wyjść na jaw. To, co wyjdzie na jaw w tym tygodniu, to może być coś takiego, co Was zaszokuje. To będzie takie. To ja nie wiedziałam tego, albo ja tego nie wiedziałam, ja się nie spodziewałem. Takie coś może być. Ale Wasza rada. Wiecie co? Ciekawą macie radę, bo w Radzie macie maga. To nie chodzi o robienie magii, broń Boże. Chodzi o to, że wy macie pozostać silni, nie macie absolutnie się kłócić, ale macie. To jest karta, yy, jak się nazywa, komunikacji też między innymi. Czyli wy byście musieli, to jest dyplomacja, dyplomatycznie, na przykład, jeżeli, by to, jeżeli ta sytuacja jest w pracy, na przykład jakiś facet w pracy, który was nie lubi, pójdzie i szefowi coś nagada. O, czekajcie, kto miał taką energię podobną. Lew? Nie. Kto miał taką energię? Jest, nie pamiętam. Waga? Nie, nie, nie. Kurde, nie pamiętam. Jaki znak miał taką energię, że w pracy jakaś baba do szefa polezie, a wy macie, że chłop mógłby pójść, żeby wam zaszkodzić, albo to ten szef jest. W każdym razie, wy macie dyplomatycznie coś rozwiązać. Rada na ten tydzień: dyplomacja, ale również nie myśleć negatywnie. Tylko wiedzieć, że to, że wy się nadajecie do tego, żeby coś e, osiągnąć, czyli na przykład, jakbyście mieli problem w pracy, to wy przecież możecie znaleźć jaką pracę tam chcecie, albo że wy e, możecie bez problemu jakiś konflikt rozwiązać. Macie pokazane, że wy macie mieć świadomość tego, że wszystko możecie e, osiągnąć, osiągnąć, zdobyć, wykreować. Macie być magiem, czyli macie być osobą dyplomatyczną, niekudliwą, bo to mogłoby was uratować, czy to w związku, czy to w pracy. To może być trudne dla niektórych baranków. Nie dla wszystkich, bo to taki stereotyp baranek kudliwy, ale wiele baranków jednak ma no, ten zapłon taki troszkę no, przyspieszony, jeżeli chodzi o, o złość, o agresję i tak dalej. A tu trzeba być dyplomatą. Dyplomacja, komunikacja, rozmowa, ale też pozytywne, wy macie wiedzieć, że Wam się uda i pozytywne myślenie. To tak wiem, wiem, to tak brzmi, a, ta pozytywne myślenie, tak się wydaje ludziom, że to takie, a, ale właśnie nie, bo to chodzi o to, żebyście nie myśleli katastroficznie, tylko żebyście myśleli, że i tak, i tak się dla Was to dobrze skończy. A takie buty. Może być jakaś ocena pracownika negatywna w tym tygodniu, albo zdanie sobie sprawy z tego, że coś, co wyście myśleli, że jest inaczej, to będzie inaczej. Na przykład, że jakiś chłop nie bierze rozwodu w ogóle. Na przykład. Albo że ktoś kogoś zdradza. To mogą być tego typu rzeczy. Jezu, baranki, ale macie energię tutaj. No, tak jakby się wam mogło nie nudzić w tym tygodniu. Uważajcie po prostu na te, na te różne. No, na osobę, no żeby właśnie, żeby nie wybuchnąć. Kontrolujcie się. I dyplomacja i wiara w swoje możliwości was uratuje albo wam pomoże. Dobra, ostatni znak, by czuliś, a potem szybkie, wybierz karty i będziemy kończyć. By czuliś, by czuliś. Uuu, dziewiątka monet. No, jak pięknie. No, znowu jakiś cesarz. Lew, baran, lew, jeżeli znacie. Być może, być może. Rada. Rydwan. I strata nadziei, poczucie braku, strata nadziei, brak miłości być może, ale nie musi być może finansowy. Przyczyną tego, co się tu wydarza, jest utrata nadziei i poczucie braku. Utrata nadziei na miłość, na związek, na lepsze czasy, na pieniądze, na pracę, nie wiem. No, to już Wam mówię, że w tym tygodniu jest po pierwsze niezależność finansowa. Więc, jeżeli ktoś miał tu problemy, to ta karta jest naprawdę świetna. Po drugie, niezależność emocjonalna, czyli, jeżeli ktoś był zawieszony na jakiejś osobie, na jakimś związku i chciał się uwolnić, no to się uwolni. Po trzecie, jeżeli jesteście singielką lub singlem, o, jeżeli jesteście singlem, to macie taki ten tydzień takiej radości z własnej wolności takiego zadowolenia z własnej wolności moglibyście poznać jakiegoś no całkiem całkiem na poziomie mężczyzny ale to nie wszyscy wiadomo no nie do każdego przyjdzie cesarz w tym tygodniu um, no nie wiem czy on jest żonaty trudno mi powiedzieć nie musi być może to być autorytet po prostu kochani a jeszcze jest jeden przekaz, zaraz wam powiem, bo ten drugi. No dobra, jeszcze, jeszcze jest jeden przekaz. Kochani, jeżeli macie stały związek i męża, to poczucie niezależności od tej osoby i takie zadowolenie, że jesteście niezależne, niezależni czy coś takiego. Znaczy, no jeżeli macie męża, no to wy jesteście niezależne. Um, ale no może być tak, że jakiś stały związek i poczucie niezależności, i tak dalej, poczucie wolności. Może być tak, że singielka pozna poważnego pana w tym tygodniu i jest to możliwe. Może być tak, że będziecie załatwiać jakieś sprawy w pracy, pozytywne to jest, szef może Wam dać wolną rękę, żeby coś zrobić, zaufa Wam, ale Wy pokazujecie, nie wiem czemu, że będziecie się bały czy bali, że moglibyście się bać. Jakiejś porażki, ale macie się nie bać, macie w to iść, bo to jest karta rada. Albo byście się czuli przepracowani. Macie tą samą kartę, którą miała panna, takiej utraty, jak się nazywa, siły. Czyli tyle pracujemy, tak bardzo się tu poświęcamy, tyle mamy jakichś tam różnych zadań i obowiązków, że taka utrata sił, takie opadnięcie z sił, i wtedy może się niestety przeziębienie przyplątać. Więc uważać na siebie kochani co dalej, nie przepracowywać się. Jeżeli ktoś ma osobę z podznaku lwa to ta osoba mogłaby się tu negatywnie zaprezentować w tym tygodniu, Baran pozytywnie wychodzi i rak również. Co jeszcze? Może być tak, że... Yy... No muszę to powiedzieć. Że ktoś kogoś pozna i stchórzy, i nie będzie wchodził w ten, w ten romans czy w tą znajomość, ponieważ będzie się bał. I jest to związane z tym właśnie brakiem poczucia, że jeszcze coś dobrego Was w życiu spotka. Więc spotykacie już to dobre, a moglibyście tak pomyśleć, że e, to pewnie nie ma sensu, i moglibyście w to nie wejść, i jest pokazane, żeby w to wchodzić. Karta Rydwan jako rada. Jedź, jak cię zapraszają. Jak macie wycieczkę jakąś zaplanowaną, jedźcie. Jak ktoś chce do Was przyjechać, niech przyjedzie. Macie kupić samochód, kupować. Czy coś związane z samochodem, pozytywne jakieś rzeczy. Nie wiem, co jeszcze. Ogólnie karta zmiany. Ktoś Wam proponuje zmianę, boicie się, ok, ale jechać, znaczy wchodzić w to, zmieniać. Zrobić w końcu ten krok, nie stać w stagnacji. Zrobić krok. Jedyne, co was tutaj ogranicza, to jest lęk, brak odwagi. O, tak bym to powiedziała raczej, brak odwagi i brak siły, poczucie braku siły i odwagi, ale to nie polega na prawdzie, bo wy macie i siłę, i odwagę, tylko wy możecie tego po prostu nie czuć, ale wasza rada jest, idziemy w to. Jedziemy tam, gdzie nas zapraszają, jedziemy na tą wycieczkę, kupujemy ten samochód, wchodzimy w ten biznes. Czy tam, no nie wiem, co byście tam jeszcze mogli? Szef wam proponuje jakąś posadę, boicie się? Nie, wchodzimy w to, robimy tą zmianę i jest rada dla byka. Teoretycznie byk mógłby, będąc bykiem, obawiać się zmian, bo by nie lubił, bo by wolał stabilizację, ale ta zmiana jest dobra. To jest przekaz dla Was, rada na ten tydzień. Ta zmiana jest akurat dobra. Przemyśleć. Przemyśleć. No. Ciekawe. Co teraz? To byłby Czuliś. Yy, bliźnięta, robiliśmy na początku. Aha, czyli wybierz kartę, bardzo szybciutkie. Wybierz kartę. 1, 2, 3, numerki. 1, 2, 3. I to też będzie oczywiście przekaz na ten tydzień, co by się mogło jeszcze dodatkowego wydarzyć. To może być dodatkowe dla tych, którzy nie mieli przekazu w swoim znaku ani w ascendencie, ani w księżycu, ani w Wenus, ani w słonecznym i ascendencie zwedyjskiej. Nigdzie nie mieli, więc mogą dostać tutaj przekaz. Albo może to być dodatkowy przekaz dla, no, dla każdego, kto tu będzie wybierał. No dobrze. Jedyneczki. Przekaz dla jedyneczek. Dwójeczki. trujeczki jeden dwa trzy i karta angielska jedyneczka dwujeczka i trujeczka jedyneczki to to jest dziesiątka kieliszków odwróć no to to jedno z drugim się łączy genialnie oj misiaczki dobra Dziesiątka, jeszcze raz dziesiątka kieliszków mówi o jakiejś rodzinie czyli mąż żona dzieci albo mama tata siostra brat pies no i może kot a, chociaż jakbyście mieli piesa albo kota za dzieciństwa, to, 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 to nie wiem czy to zwierzątko jeszcze jest na świecie, ale to nie o to chodzi problemy, ta dziesiątka jest odwrócona problemy w domu lub problemy w rodzinie jakbyście tego nie chcieli pociągnąć, to tak możecie to pociągnąć to może być u was w domu w waszej rodzinie, to może być jakieś z dzieciństwa coś, to może być jakiś problem z siostrą, z bratem, to może być cokolwiek i rada anielska, no to to jak to się połączyło, to ja nie wiem. E, uzdrowić sprawy rodzinne jest rada anielska. Twoje życie zyska, ja, jak wybaczysz swoim rodzicom. No tutaj jest akurat taki przykład rodziców, ale dla niektórych z Was chodzi po prostu o Waszą własną rodzinę. W sensie może nie siostra, brat, tylko dzieci. Chodzi o to, żeby uleczyć sprawy rodzinne, żeby się skupić w tym tygodniu. Być może będziecie kogoś odwiedzać, jakąś mamę, tatę, nie wiem tam kogoś. A może chodzi o wasz dom, o waszego męża, o waszą żonę, o wasze dzieci czy coś takiego. Żeby się dogadać z kimś, żeby coś, żebyś zwrócić w tym tygodniu uwagę na tego typu problemy. No dobrze, dwójeczka. Też jedno z drugim tak współgra, że wow. No jak to dzisiaj pięknie? Czasami to tak mi się wydaje, że tak karty wychodzą tak nie wiadomo, a, a tutaj tak jakoś się tak, do, no, tak pasują. Eee, tu jest pokazany giermek e, buław, który, no teoretycznie czasami nam mówi o dziecku, o jakichś komunikacjach, o tym, że ktoś do was będzie dzwonił, pisał, że ktoś was poderwie. Ale w tym przypadku łącząc to z drugą kartą, my mamy pokazane nowe znajomości. Moglibyście w tym tygodniu kogoś poznać, ktoś by was zaczepił. Um, nowy człowiek. Spotkanie, zaczepie jakiś flircik i patrzcie tu. Karta anielska mówi: miej otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może się różnić od twoich o, m, tych oczekiwań. Wy moglibyście oczekiwać, że przyjdzie nie wiadomo co, jakieś tam, że już macie ta cały obraz człowieka, a przyjdzie też równie interesujący facet, ale na przykład lub kobieta, ale ktoś, kto nie pasuje do waszego obrazu. Ale pamiętajcie, mniej otwarty umysł to nie mówi, że macie wziąć byle co czy coś, tylko mówi, żebyście nie ograniczali swojego myślenia do jakiejś konkretnej albo osoby, która ma imię, albo typu osoby. Takie coś do mnie ma przyjść, innego nie biorę. Nie ograniczać się jest pokazane i nowe znajomości się wam szykują. I trujeczki. No i proszę. I proszę. Była rana, cierpienie, zdrada, rozpad związku i być może nadal jest. Albo jest leczenie z tego. Albo jeszcze człowiek czuje się no, obciążony tą energią. To jest trójka mieczy. I karta anielska, no nie daj Boże, jak w tym tygodniu was zrani jakiś człowiek, który już was nieraz zranił. Uważajcie. Połączcie to z tym, jaki był dla was przekaz. Czy ktoś do was nie wraca, czy ktoś was nie zaczepia, połączcie to z tym. Bo jeżeli tak, ktoś was może w tym tygodniu zranić. Karta anielska jest taka, no tutaj nieugięta. Odpuść eksa, uwolnij eksa. Um, nadeszła pora, aby oczyścić swoją energię. Widzicie? Uwolnij Eksa. Bo ta osoba może was jeszcze zranić. Albo cały czas cierpicie po nich, a macie to uwolnić, macie o tym już. No, po prostu, wyleczyć się z tego. Ja wiem, ja wiem, to się łatwo mówi. Ehm, kochani, czasami, no głównie na ogół, potrzebny jest czas. To tak z dnia na dzień to się tego, to nie ma pigułki, nie ma, nie ma czegoś takiego, że ja wam powiem, o zrób to, to, to i to, i w 30 minut uwolnij eksa. No, no to nie ma tak, nie. Czasami trzeba niestety przepłakać ileś nocy, czasami troszeczkę się cierpi, parę miesięcy, czasami latami się jeszcze wspomina. A, no, kochani, zwłaszcza jeżeli to był bardzo, bardzo poważny związek. Jeżeli było dziabdziaństwo, no to należałoby sobie uzmysłowić, że to był dziabdziacz i że nie warto po nim płakać. Kochani, tyle. Jutro wieczorkiem, co idzie w naszą stronę, czyli na czytanko na nów, a w. albo w środę, albo w czwartek, jeszcze nie wiem, będzie półroczne czytanko do końca roku z okazji. Ym, no, prześlenia letniego, tej sobudki tego, te, tych energii takich fajnych. E, misiaczki tyle, tyle, no prześlenie to jest teraz, ten weekend, ale 24 czerwca to jest ta taka magiczna, ja, ja, ja lubię tą energię taką, no. W każdym razie, dobra, miszki tyle, buziaczki, pozdrowionka i do zobaczenia jutro na tym czytanku na, z okazji nowiu, a w tygodniu będzie czytanko półroczne. Dobra, buziaki i papa.